Drodzy przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki. Dzisiaj przyszedłem wam tutaj powiedzieć kilka słów o swoim życiu i wiem, że te kilka słów tak naprawdę dla wszystkich z was mogłyby być słowami, które przeniosą was do prawdziwego życia. Jednak wiem, że nie każdy człowiek jest zdolny do słuchania, ale ci, którzy są zdolni do słuchania, usłyszą te słowa i już dzisiaj zaczną nimi żyć. I już dzisiaj wasze życie może stać się miejscem prawdziwego wydawania owocu. Przyjaciele, kiedy każdy człowiek w swoim życiu poszedł w swoją stronę, tak naprawdę każdy człowiek na tym świecie poszedł we własną stronę i wybrał jakby własne siły i własne możliwości, aby w tym świecie przeżyć, przetrwać i tak dalej. Ja też byłem takim człowiekiem. Ja byłem w swoim życiu zwykłym bandziorem. Ja myślałem, że wszystko wiem najlepiej. I tak dlatego właśnie wybrałem swoją drogę. Poszedłem w stronę ciemności. Wybrałem narkotyki. Na ulicach okradałem ludzi. W pewnym momencie swojego życia wyjechałem też do krajów trzeciego świata, aby kręcić lewe interesy, bo wydawało mi się, że jestem najmądrzejszy i wszystko wiem najlepiej. Jednak w pewnym momencie swojego życia zrozumiałem, że błądzę, że potrzebuję ratunku. Drodzy przyjaciele, ja w pewnym momencie swojego życia, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, zrozumiałem, że muszę ratować swój tyłek, że idę w złą stronę, że miejsce, do którego podążam, to kraina śmierci. Drodzy przyjaciele, w 2014 roku pod celą więzienną zawołałem do Jezusa. Powiedziałem: Jezus, ratuj mnie, bo ja nie wiem, w którą stronę idę, nie wiem, w którą stronę podążam, potrzebuję Twojego ratunku. Wiecie, ja wtedy otworzyłem Słowo Boże, zacząłem pod celą więzienną czytać o tym, że Jezus Chrystus wziął wszystkie moje winy na siebie, że On 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię po to, abym ja był uratowany. Wiecie, ja myślałem, że jestem mądry i najmądrzejszy i że idę dobrą drogą, lecz ta droga prowadziła mnie do śmierci. I ja wtedy pod tą celą powiedziałem: Jezusie, ja Ciebie chcę do swojego życia, ja Ciebie potrzebuję. Jezus, przyjdź do mojego życia, ja Ciebie uznaję jako Pana i Zbawiciela, ja w Ciebie wierzę i chcę, abyś był moim Bogiem. Drodzy przyjaciele, wtedy moje życie radykalnie się zmieniło. Ja zrozumiałem, że wszelkie moje błędy, czyli grzechy, zostały mi odpuszczone. Ja w tym momencie stałem się nowym człowiekiem. Człowiekiem, który nienawidzi grzechu. Człowiekiem, który chce prawdziwie żyć z Jezusem. Wiecie, wielu jest ludzi na tym świecie, którzy szukają Boga. Wielu jest ludzi, którzy szukało Go i nie wiadomo, czy Go odnalazło. I dzisiaj nie wiadomo, w jakim miejscu są. Drodzy przyjaciele, być może wielu z was znacie takiego człowieka jak Hada, znany raper. On w swoim życiu również szukał Boga. On się bardzo miotał w swoim życiu. Nie wiedział tak naprawdę, w którą stronę idzie, ale wiedział, że grzeszy i wiedział, że potrzebuje Jezusa. W ostatnich dniach swojego życia on zawołał. On, kiedy umierał, wołał do Jezusa i to jest jedyny pewnik, lecz nie wiemy my dzisiaj, czy on z tym Jezusem zdążył się pojednać. Drodzy przyjaciele, nie zwlekajcie, nie bądźcie ludźmi bezrozumnymi, nie myślcie sobie, że sobie poradzicie, nie mówcie: jest nam pośrednikiem Maryja, nie róbcie tak, bo to wszystko pod to podruba. Nie mówcie: jest nam pośrednikiem człowiek. Przyjdźcie do Jezusa osobiście. Musicie do Niego przyjść, jeśli chcecie zostać zbawieni. Musicie narodzić się na nowo, jeśli chcecie dziedziczyć życie. A narodzić się na nowo to uznać siebie za człowieka grzesznego i od tego momentu zacząć nową drogę życia. Kiedy ja uznałem siebie za człowieka grzesznego, postanowiłem, że potrzebuję prawdziwej drogi i ta droga stała się moim udziałem, droga do Królestwa. Ja narodziłem się na nowo, odziedziczyłem prawdziwe życie i dzisiaj mogę wam świadczyć o tym, że Jezus Chrystus jest dostępny dla każdego z was, że Jezus Chrystus jest dostępny dla każdego człowieka. Dzisiaj mogę wam o tym zaświadczyć. Oddajcie życie Jezusowi jeszcze dzisiaj. Nazywamy się Kościół Mocy. Kręć to.
Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali Jezusa osobiście. W każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się na ulicy Dzierżoniowskiej 11, aby uwielbiać naszego wielkiego Króla, Jezusa Chrystusa. Możecie nas znaleźć i możecie nas spotkać na YouTubie. Możecie na stronie www.kościółmocy.pl zobaczyć, jak wygląda nasze życie. Możecie zobaczyć, jak żyjemy. Jeżeli potrzebujecie prawdziwego życia, to zgłoście się do nas. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, abyście oddali życie Jezusowi jeszcze dzisiaj. Jeżeli potrzebujecie być poprowadzeni, to informacje, które wam wcześniej podałem, są dostępne w internecie. Odezwijcie się do nas.